Jeśli nie posiadasz końców na paczki i składy, wbijaj na superkońcy.pl. Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, bezpieczne metody dostawy, a z kodem rabatowym Matrom dostaniecie końcy 5% taniej. Link w opisie, polecam. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z serii Co się stanie gdy. W dzisiejszym materiale sprawdzimy, co się stanie, gdy Danny Williams wygra spotkanie z bratem oraz co się stanie, gdy Danny Williams te spotkanie przegra. Sprawdzimy również, jak wynik tego spotkania wpłynie na główną fabułę Drogi do Sławy. Jednak zanim zaczniemy, chciałem was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapki w górę dla zasięgu oraz udostępnienie tego materiału, ponieważ ostatnio moje filmy mają problem z dotarciem do większej ilości osób. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Natomiast przejdźmy już teraz bezpośrednio do sedna sprawy. Although, if memory serves, you didn't actually play in the final, did you? Well, it was your first season in Italy. I was getting bedded in. But I played a part in getting us there. Don't you worry about that. It's a squad game, mate. Do you understand? Anyway, I don't sweat my brother. How is he going to get the better of me? And if you're watching, Danny, I love you, mate. Williams? Boss, I was wondering if I could put some extra practice in, you know, work on what the gaffer wanted. Oh, good on you. Well, the pitch is always available. I'm not asking about the pitch. I'm wondering if you'd help train me. What was that, Williams? I didn't quite hear you. I was wondering if you would help train me. Just say when, son. Cool. Nice one. I'll text you the directions. Directions? Feel the love. Christmas at the Williams. Must be fun. Oczywiście, tak jak wspomniałem już na samym początku, w dzisiejszym materiale skupimy się tylko i wyłącznie na wątku rywalizacji Danego Williamsa z jego bratem. Natomiast jak sami pewnie doskonale wiecie, do pierwszego starcia pomiędzy braćmi dochodzi w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W związku z tym w tym momencie rozpoczynamy pierwszą część naszego eksperymentu, w którym sprawdzimy, co się stanie, gdy zespół Danego odniesie zwycięstwo w tym spotkaniu. Sprawdzimy tym samym, czy postawa naszego głównego bohatera będzie miała wpływ na pytania zadawane przez dziennikarza. Playing in the Champions League against your brother, what did it feel like getting the better of him? Oh, never really had any doubt that we'd win, mate. And old Terry, he's not as quick as he used to be, is he? I mean, catches up with us all sooner or later. Are you saying Terry's past his prime? All I'm saying is that you need to keep an old eye on the sell-by date. Well, I will be sure to ask him what he thinks about that. Oh, he'll know what I mean. He'll probably have a laugh about it. I'm sure he will. Thanks. Przed chwilą na swoich ekranach mogliście zobaczyć rozmowę z dziennikarzem po wygranym spotkaniu przez drużynę Manchester United. Co ciekawe, reporter nawiązał do ostatecznego wyniku rywalizacji obu braci i zapytał Danego, jak się czuje po tym, jak jego drużyna pokonała drużynę Terego. Mam nadzieję, że zapamiętaliście tę scenę dosyć dobrze, ponieważ już za chwilę sprawdzimy, jak będzie wyglądał ten wywiad w przypadku porażki naszego głównego bohatera. Danny, playing in the Champions League against your brother. How did it feel to be on the losing side? Old Terry got lucky. But that's football, I guess. Next time, he won't get everything going his own way, I can guarantee that. Do you believe you were the better team tonight, despite the disappointing result? Oh, absolutely, mate. Of course we were. Everyone could see that. Okay, interesting. Thank you for your time, Danny. Yeah.
Myślę, że różnice pomiędzy tymi dwoma scenami były doskonale widoczne, ponieważ po przegranym spotkaniu dziennikarz po raz kolejny nawiązał do wyniku rywalizacji, ale tym razem zapytał danego, jak się czuje po tym, jak jego drużyna przegrała z drużyną Terego. Jednak to nie koniec konsekwencji wygranego lub przegranego spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów, ponieważ wynik tego spotkania wpływa bezpośrednio na dalsze sceny fabularne. W związku z tym już za chwilę zobaczycie dwie kolejne sceny, które są konsekwencją przegranej w tym konkretnym spotkaniu. Where do I sign? Seven figures for that. Less 10%. I think it's just about in your budget, Danny. About time you moved out of this place. My mate can't hold on to it for much longer. Had to call in some serious favours. Give us a minute, will you? Yeah? Well, for that price, I'd want servants thrown in, pal. Anyways, it takes time to free up that kind of cash. Either that or the money's not there. Seems like you're in a bit of a hurry to sort this deal, pal. Or maybe you've got something riding on it yourself. Huh? Yeah, you look a yard short, mate. Had a laugh in the first match, mate. Just like old times, wasn't it? You trying to get past me, me taking the ball off you for fun. Happy days. Yeah, well, we still got another game. Glutton for punishment, you, mate. Same as you always were. You couldn't beat me if you tried being Pulp. Let alone being one of these. So what, you just happened to wear that medal out, did you? Yeah, it goes with me outfit, mate. Why are you even here? Well, I just got into town for tomorrow's match. I thought, why not drop in on my little brother? I was waiting for you in the parking lot, but your man Butler said you was putting in some extra sessions. Are you scared or something? Yeah, you wish. You keep talking like that and you'll regret it. Good gracious, well now I'm scared. Come on, mate, I'm just joshing, you know, old times, innit? Old times? Yeah, I'm not feeling sentimental, all right? All right, all right. Well, listen, I'll see you on the pitch, all right? Now, come on, stay loose, Beanpop. Jak sami mogliście przed chwilą zauważyć, konsekwencją słabego występu w tym spotkaniu jest wiadomość tekstowa od brata, w której Terry w dosyć chamski sposób przypomina o niekorzystnym dla danego wyniku. Rezultat tamtego meczu ma również wpływ na kolejną scenę fabularną, w której to obaj zawodnicy spotykają się po treningu. W związku z tym już za chwilę zobaczycie na swoich ekranach kolejne sceny, które będą konsekwencją pokonania brata w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dodam tylko, że te sceny zostały nagrane na drugim koncie i dlatego będą one zawierać dubbing. Powodem tego wszystkiego jest fakt, że po nagraniu pierwszych scen nie mogłem cofnąć fabuły, aby zmienić wynik tamtego spotkania. Gdzie mam podpisać? 6-0 za to? 10% taniej. Myślę, że zmieścisz się w budżecie, Danny. Najwyższy czas się stąd wyprowadzić. Mój znajomy nie może już dłużej zwlekać, a i tak musiał się nieźle nakinastykować. Daj nam chwilkę, dobra? Lepiej, żeby dorzucili służących za takie pieniądze. W każdym razie nie jest łatwo zwolnić taką kasę. Albo to, albo nie ma tej kasy. Coś ci się śpieszy, żeby domknąć tę umowę, kolego. Ty, a może masz w tym jakiś własny interes? Brakuje ci gazu, stary. Otarłeś już łzy? To musiało cię naprawdę zaboleć. Każdemu.
może się raz przyfarcić, stary. Ale trzeba talentu, żeby być najlepszy. I to akurat nigdy ci się nie uda. Jak to jest? Zupełnie przypadkiem nosisz medal na wierzchu, tak? Tak, pasuje mi do wdzianka. Co ty w ogóle tu robisz? Dopiero co przyjechałem na jutrzejszy mecz. Pomyślałem, może wpadnę odwiedzić braciszkę. Czekałem na parkingu, ale twój koleżka Butler powiedział, że zostałeś po treningu. Co tam, boisz się czegoś? Tak, chciałbyś. Jeszcze pożałujesz takiego gadania. No kurde, teraz to się boję. Zluzuj, młody, podpuszczam cię jak kiedyś. Jak kiedyś? No, no. Nie mam ochoty na wspominki. Dobra, dobra. Słuchaj, widzimy się na murawie. Weź się orientuj, leszczu. W tym momencie na swoich ekranach widzicie scenę z rewanżowego spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem United i PSG. Sprawdziłem to spotkanie dosyć dokładnie, jednak w tym meczu wątek braterskiej rywalizacji ucichł. Jedynym smaczkiem tego spotkania jest rozmowa Danego z Neymarem, którą omówiłem dosyć dokładnie w jednym z poprzednich odcinków, więc nie chcę się w tym momencie powtarzać. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy drugą część naszego eksperymentu, ponieważ na tapetę bierzemy spotkania półfinałowe, w których również doszło do spotkania drużyny z Old Trafford z drużyną Parc des Princes. Jak sami pewnie doskonale wiecie, podczas tego spotkania doszło do małego spięcia pomiędzy Danem i Terrym, które niemal nie skończyło się w bójku. W związku z tym chciałbym w tym momencie sprawdzić, czy wynik tego spotkania do przerwy będzie miał wpływ na tą scenę fabularną. Sprawdźmy zatem, jak będzie to wyglądało w przypadku prowadzenia Manchesteru United. Come, guys, come. We don't need this. Okay, just play the game. Yeah, we'll have a word with your teammate. He's the one with the problem. Oh, yeah, Terry. Real tough. Hey, come on, bro. We need you for the second half. Relax. Mam nadzieję, że zapamiętaliście te sceny dosyć dobrze, ponieważ już za chwilę przekonamy się, czy wynik tego spotkania ma jakiś wpływ na wydarzenie po zakończeniu pierwszej części spotkania. Natomiast w tym wypadku sprawdzimy, jak będzie to wyglądało w przypadku prowadzenia drużyny PSG. Oj! Come, guys, come. We don't need this. Okay, just play the game. Yeah, we'll have a word with your teammate. He's the one with the problem. Oh yeah, Terry. Real tough. Hey, come on, bro. We need you for the second half. Relax. Jak sami mogliście zauważyć, wynik spotkania do przerwy nie ma kompletnie żadnego wpływu na wydarzenia po zakończeniu pierwszej części spotkania. W obu przypadkach zobaczyliśmy dokładnie tą samą scenę fabularną, w której niemal nie doszło do bójki pomiędzy braćmi. Jednak my skupmy się w tym momencie na rewanżowym spotkaniu półfinałowym, ponieważ jestem pewien, że w tym wypadku zobaczymy różnicę pomiędzy tymi scenami. W pierwszej kolejności sprawdzimy, jak będzie wyglądała ta scena fabularna w przypadku wygranej drużyny PSG. Przed chwilą na swoich ekranach mogliście oglądać dosyć smutne obrazki dla naszego głównego bohatera, ponieważ zwycięzcą tego spotkania został Terry, a Danny Williams musiał opuścić boisko jako przegrany. Jednak sprawdźmy, jak będą wyglądały te sceny fabularne, ale w przypadku wygranej drużyny Manchesteru United. You deserved that. Well played.
I can get you a ticket for the final. Could do with the support. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, zostawiając łapkę w górę dla zasięgu, ponieważ dzięki temu ten film będzie mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Sprawdźcie również poprzedni odcinek z tej serii, w którym przedstawiłem wam, co się stanie, gdy Alex Hunter wybierze Michaela albo Beatrice. Link do całej playlisty znajdziecie w sekcji komentarzy. Także trzymajcie się, na razie i piona!